Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. 12-lecie Sztamy, Kani i Ostrowi, Chełmianka w Zamościu, Nie wszystko zło, co się świeci. Zapraszam na piknik! Ten mecz odbył się w iście zimowej aurze, a w Suwałkach stawiło się 106 stomilowców. Niewielka część z nich została pod stadionem, a obecni na sektorze wywiesili 3 flagi i prowadzili doping przez całe 90 minut. Kibole z polskiego bieguna zebrali się w około 200-osobowej ekipie, która na dobrym poziomie dopingowała przez cały mecz. Dodatkowym urozmaiceniem na trybunie suwalszczan była sektorówka, flagowisko oraz konfetti. Tego dnia wychowanek i wieloletni gracz Wigier zakończył swoją piłkarską karierę, co zaakcentował obecnością na gnieździe, skąd przez chwilę prowadził doping. Z racji tego, że mecz został rozegrany w dzień niepodległości, frekwencja po obydwu stronach raczej nie dopisała. Z Gostynia na mecz zgodowy z Ostrowią wybrało się 30 sympatyków Kani, którzy zasiedli na sektorze wraz z gospodarzami. Na płocie oprócz flag reprezentacyjnych zawiódł także transparent z okazji obchodzonego święta niepodległości oraz zgodowe płótno Jedna Siła. W drugiej połowie kibolska brać zaprezentowała malowany trans z okazji 12-lecia Sztamy Kani i Ostrowi, do którego odpalono 30 rac. Zmotoryzowana załoga gości liczyła 295 głów. Wraz z fanami Chełmianki obecni byli również sympatycy Górnika Łęczna, Motoru Lublin oraz gościnnie delegacja Orląt Radzyń. Każdy wyjazdowicz odziany został w pelerynkę, które już na sektorze ułożyły układ barw chełmskiego klubu. Dodatkowym elementem ze strony gości były powiewające flagi na kijach. Gospodarze uformowali tego dnia młyn oscylujący w granicach 400 osób. Pierwszą prezentacją ze strony hetmanowców był duży transparent Wielka Polska, któremu asystowały powiewające flagi. W drugiej odsłonie gry zamojszczanie zaprezentowali grafikę znaną już z sektorów Łęcznej z dodatkiem pasów materiałów po bokach tworzących układ barw hetmana. Stalowcy na wyjazd do Ostrowca Świętokrzyskiego wybrali się transportem kołowym w około 200-osobowym składzie. Goście głośno dopingowali swój zespół w towarzystwie kilkunastu flag na płocie. Fanatycy Krzołu formowali około 200-osobowy młyn, który dopingował swoich kopaczy przez całe 90 minut. Po stronie Ostrowczan zawisło nowe płótno Supporters, a na sektorze F1 rozwinięto flagę sektorową, która nie została wpuszczona w Lublinie. Na wyjazdowe spotkanie Pogoni w Koszalinie wyruszyło 60 kiboli. Drogę w kierunku miasta docelowego przemierzali koleją. Lęborska delegacja wraz z początkiem spotkania zaprezentowała choreografię złożoną z dwóch sektorówek, transparentu na płocie i odpalonej pirotechniki. Niestety większość z niej nie udało się wnieść do klatki. Po zakończonym piro show płot w klatce przyozdobiły dwie flagi Pogoni. Młyn Gwardii na tym meczu osiągnął liczebność około 70 osób, które wytrwale przez cały mecz dopingowały swoich kopaczy. Na płocie oprócz trzech flag koszalinian zawisły również transparenty nawiązujące do obchodzonego dwa dni wcześniej święta niepodległości. Repertuar gospodarzy, jak i gości był urozmaicony w liczne bluzgi.
Kibice Hutnika poprzez kilka pokazów pirotechnicznych godnie pożegnali się z jesienną rundą rozgrywek. Na płocie zawisło 6 flag, a mecz oglądało łącznie około 600 widzów. W poprzednim tygodniu nie działo się za wiele, pewnie dlatego, że większość kiboli mobilizowała się na reprezentację albo marsz niepodległości. Niedawno udzieliłem wywiadu dla sektorkiboli.pl. Jeśli jesteście ciekawi, to link macie w opisie. Zapraszam Was już za tydzień na nowe relacje. Dajcie znać w komentarzach, jakich spotkań oczekujecie. Tymczasem wbijajcie na Face'a i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV.